Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafa z tej strony i słuchajcie, dzisiaj od razu przechodzimy do tematu. Jak możecie zobaczyć, mamy nowy karnet we współpracy z Awatarem i słuchajcie, na samym wstępie chcę wam powiedzieć tyle, że pod tym odcinkiem macie do zgarnięcia trzy takie karnety, oczywiście w postaci PaySafe Card, więc jeśli chcecie coś takiego zgarnąć, to jedyne co wystarczy zrobić, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, wpiszcie jeszcze dziś kod Evela w sklepie, sprawdźcie, czy wam on po prostu nie wygasł. No i oczywiście oglądajcie film do samego końca. Wyniki jak zwykle znajdziecie na Discordzie. Słuchajcie, tak wygląda karnecik. Jeśli chodzi o niego, mamy tutaj jednego... To chyba będzie tak, to jest zbierak w tym darmowym, ponieważ mamy tutaj... Zobaczcie, mamy jakieś graffiti, mamy plecak, mamy tutaj bodajże XP, mamy... Ej, ten... To jest fajne, to mi się podoba. Tutaj chyba też XP, plecak by mi się wydawało, chociaż nie jestem pewien. No i na samym końcu mamy jeszcze taką emotkę z kapustą, okej, emotkę do rzucania, no i zbierak na samym końcu. A jeśli chodzi o płatny, no to jak widzicie, mamy tutaj emotkę rzucania, w sensie to nie jest jakiś taki fajny sztandar, XP-ki, to jest fajne, to jest tanie. Myślałem, że to będzie wyglądała tak super moc. XP-ki, plecak, fajny plecak. XP-ki, graffiti, zbierak i w dodatku XP. No i końcowo prawdopodobnie skin. Widzowie, jeśli wy... Ej, a czemu tutaj wymaga 11... Aha, 11 tysięcy mocy. Widzowie, jeśli wy chcecie zgarnąć karnety, trzy takie... Subskrybujcie koniecznie kanał z dzwoneczkiem, a teraz przejdźmy do tego, jak te moce wyglądają, jak się nimi gra. Także oglądajcie odcinek do samego końca i koniecznie zgłaszajcie się tam na dole, jeśli chcecie zgarnąć karnet. My już widzowie jesteśmy w gierce, jeśli chodzi o zmiany na mapie, no to niestety nie dostaliśmy ich, chyba, że gdzieś będziemy mieli niedaleko tą wyspę, ale wydaje mi się, że no nie zostało tutaj dosłownie nic dodane. Mieliśmy tutaj tą wyspę, która płynęła, ale z tego co wygląda, no to tutaj nic nie ma, ale tutaj się coś świeci, nie wiem czy wy to tam widzicie, ale prawdopodobnie no też tam nic nie ma. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że na każdym podium teraz mamy super moc. Ej, ten budynek jest tu nieco dziwny. Ja bym leciał go sprawdzić, bo wydaje mi się, że jakby tu coś było nowego. Hej, no nie wiem, czy mi się to wydaje. Jeśli mi się to wydaje, to po prostu zaraz to stąd polecimy i polecimy sobie na Hadesa, ponieważ tam powinniśmy mieć... Chociaż... jest tam coś! Ty, jest tam coś, faktycznie! I tam też coś jest! I ta... Dobra! Dobra, czyli mamy... Dobra widzowie, czyli mamy nowe lokacje, mamy takie nowe mini lokacje. Ej, szczerze wam powiem, że jestem aż zdziwiony, bo nic nie było tutaj o tym, że coś takiego będzie dodane. Ale mamy takie, nie wiem, chińsko-japońskie, nie wiem widzowie, jakby co to mnie poprawcie. Mamy miejscówki z gośćmi, z NPC-tami i oni prawdopodobnie będą nam sprzedawać te moce. Jeśli chodzi o te moce, są one dosłownie świetne. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy on też sprzedaje. Wygląda na to, że on tego nie sprzedaje. Ale mamy tutaj moce. I weźmy sobie. I mamy dwie moce. Ognia i ognia. Czyli, aha, czyli tak. Czyli czerwony daje nam ogień. Pewnie gdzieś... Aha, o, widzicie? Tutaj też coś się pojawiło nowego. Widzowie, jeśli będziecie się zgłaszać do tego, zaraz już to będziemy testować. Jeśli chcecie się zgłosić do wygrania tego karnetu, dajcie pomysł na jutrzejszy odcinek na główny kanał, ponieważ jesteśmy na kanale Rafa 2, Rafa Plus. Przypominam wam o tym i za niedługo jeszcze być może, ale to zobaczycie. Zobaczycie, co się będzie działo. Sprawa wygląda tak. Zobaczmy, jak to działa. Lewy przycisk, ognisty zamach. Ej, fajne. Powiem wam szczerze, że myślałem, że trochę to będzie gorsze, ale wygląda to... O, tu mamy tą kapustę, co ciekawe. Czyli mamy jakieś nowe lokacje, lekko zmienione. Ej, to jest miazga, tak szczerze, przecież to będzie za mocne. Zobaczmy, o co chodzi z tym znacznikiem, ponieważ tutaj kogoś powinniśmy mieć. Weźmy ten złoty banan, wyskoczmy sobie. Ej, o co tu chodzi? Co to? Tam coś jest u góry, czy coś jest w środku? Dlaczego są takie znaczki? Gdzieś są jeszcze takie znaczki? I wygląda na to, że nie. Być może to jest jakieś zadanie. No chodźmy tutaj za strzałkami i sprawdźmy prawy przycisk myszy. O co tutaj chodzi z tym prawym przyciskiem myszy?
Ej, dobry to jest. I to co 4 sekundy na bez budowania te moce będą świetne, tak szczerze. Ej, podoba mi się to. Jestem ciekaw, czy możemy tak komuś po prostu do boksa wjechać. Ale jeszcze jestem ciekaw, o co chodzi z tym znacznikiem tutaj, bo tu mamy jakiś znacznik. Być może mamy tutaj jakieś bazy, czy coś w tym stylu ich, ale tutaj też się nie wydaje, żeby tak było. Wyjdziemy jeszcze na zewnątrz i zobaczymy, o co tutaj chodzi. No bo pierwszy raz to widzę. To, co mamy właśnie u góry. O, dobra! Dobra, czyli mamy kolejne moce i jest to moc powietrza. Moc powietrza pod... A, i mamy, możemy mieć kilka mocy. Widzowie, no chyba challenge wszystkie moce albo coś takiego. Słuchajcie, mamy tak. Powietrzne koło i wyskok w powietrze. Sprawdźmy, gdzie będą kolejne moce. Czyli one gdzieś, te jakby te... Stacja się nam pojawiła tutaj. Wiecie co? No będziemy tego wszystkiego szukać po kolei. Ale sprawdźmy. Teraz moc numer 2. Użyjmy tego. Aha, to jest taki... Ej, to jest taki samochód dla nas. Tak by to wyglądało. W sensie samochód, co ja gadam. W sensie nie samochód, tylko jakby środek transportu. Dobra, dobra, widzowie, ja może nic nie będę mówił czasami. Ale fajne to, zobaczmy, czy możemy. Ej, jest upale. Ej, to jest naprawdę dobre. To jest naprawdę dobre. Jeśli wy się zastanawiacie, czy... O, kolejna moc się nam pokazała. Jeśli się, widzowie, zastanawiacie, czy tych mocy będzie można używać na dzisiejszych FNCS-ach, które również będę grał z Zakrzakiem, no to od razu wam mówię, no, tych mocy nie będzie można używać na FNCS-ach, jakby ktoś grał kompetytywnie. Dobra, mamy. I teraz mamy jeszcze wyskok w powietrze. Jak z tego wyjść? Pytanie. Dobra, zmienić. I teraz sprawdzimy sobie wyskok w powietrze, ale gdzieś powinniśmy mieć tutaj Aha, to jest na... tkanie wody. Tkanie wody prawdopodobnie działa tak, jak działało. Czyli dostaliśmy jedno, czyli czekajcie, bo już nie wiem, czy są jeszcze jakieś dodatkowe, ale tu gdzieś stacja powinna być. Taka stacyjka do zabrania. Aha, dobra, mamy tutaj. Tylko pytanie, czy to by były wszystkie żywioły? Zobaczmy jeszcze to powietrze, ponieważ mamy tutaj wyskok, zobaczmy. No, aha, czyli możemy... Czekajcie, możemy spamić tym wyskokiem? Nie, nie możemy. Nie, o, dobra, możemy dopiero teraz. Czy ten wyskok jest jakiś taki świetny? Szczerze nie powiedziałbym, ale to koło jest świetne, ponieważ możemy używać koła. Aha, możemy używać koła i wyskoku naraz, czyli możemy robić kombinację tych rzeczy. A zobaczmy jeszcze tutaj na lodowy pocisk. Czy to wygląda tak samo? To wygląda tak samo i przeładuj lodowy pocisk R. Okej, no chyba to się nie zmieniło, chyba to wygląda tak, jak wyglądało. Sprawdźmy jeszcze to, nie to powietrze, ognia zostawiłem. Czekajcie, czy, nie, tu jest ognia. Sprawdźmy, czy możemy jeszcze robić kombinację tych. Użyjmy lewy i teraz prawy i teraz od razu lewy, no, aha. Aha, nie, czyli prawą moc możemy użyć, o, właśnie tak jak teraz. I możemy cały czas, ej. To jest to, tylko mityczne moce albo, no coś tutaj widzę fajnego, wydaje mi się, że zrobimy, albo nagramy mity. Dobra, sprawa wygląda tak, mamy kolejną moc, tylko nie wiem, czy są cztery nowe, czy trzy nowe. Tkanie ziemi, dobra, sprawdźmy to tkanie ziemi. To tkanie ziemi jest ciekawe, tylko nie wiem, widzowie, czy są te cztery, te takie, nie wiem, papirusy, czy tego jest nieco więcej. Na pewno, jak wiecie, możemy to znaleźć na tych mini stacjach, lub też, jak chodzimy, to powinny nam w pobliżu pokazywać się te stanowiska z tym. Więc jak to znaleźć, to już wam odpowiedziałem. Zobaczmy jeszcze tutaj. Aha, to mamy taką rękę jakby jakiegoś golema, coś takiego. I tak, mamy rzut kamieniem, okej. Okej, to będzie mocne. To naprawdę będzie mocne. Wydaje mi się, zobaczmy na ścianę. Jak macie jakieś mity do tego, dajcie znaka w komentarzu od razu. Uwaga. Okej. To będzie mocne, widzowie, to będzie mocne. Tylko pytanie, czy to będzie wpadać do boksa. No, zobaczymy, zobaczymy. Sprawdźmy jeszcze kamienną ścianę. I widzowie, zanim jeszcze sprawdzę kamienną ścianę, zgłaszajcie się do giveawaya. Oczywiście wyniki będą na Discordzie. Link jest na dole. I oczywiście, jeśli jakimś cudem Epic doda to do świata kreatywnego, te wszystkie moce, co raczej wątpię i na 99% tak nie będzie, ale zawsze możecie jeszcze wbić na moją mapę, która jest w opisie. Pierwsza linijka, kod do mapy wam się teraz tutaj wyświetla. Zobaczmy, jak to wygląda. I mamy ścianę, która daje... Ej, chcę turniej zero budowania z czymś takim. To może być naprawdę mega fajne. A zobaczmy, ile ten kamień tu uderzy. 300! 300! I my możemy...
Okej. Okay. No, powiem tyle. Wygląda to niesamowicie. Zobaczmy. Aha, jeszcze tu widzicie, z jednej strony się... Ej, świetne te przedmioty są. Szczerze, myślałem, że tak to nie będzie wyglądać. I tak, widzowie, na tym sobie zakończymy. Nie wiem, czy jest jeszcze jedna. Wiem, że są cztery, ale nie wiem, czy łącznie z wodą, czy... Aha, dobra, sobie myślę, czemu ja podskoczyłem. Także widzowie, ode mnie to by było na tyle. Postawmy jeszcze tutaj... A, czekajcie. To zostawimy na mity. Postawimy ścianę przed pociągiem. Także zostawiam was z tym. Dajcie znaka, co myślicie, zgłaszajcie się. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie na Szkodę Wela w sklepie i trzymajcie. Na razie, cześć!